Witam w mojej kuchni. Jestem Ewa. Zapraszam na domowe, smaczne, chrupiące miseczki z ciasta kruchego, napełnione pysznym karmelem i ganaszem czekoladowym. Miseczki są tak smaczne, że można je jeść codziennie. Zapraszam na filmik. Rozpoczynamy od przygotowania kruchego ciasta. A oto składniki. Do miski przesiewamy 300 g mąki pszennej z proszkiem do pieczenia. Dodajemy 150 g zimnego, pokrojonego masła. Mieszamy. Kiedy otrzymamy tak zwany piasek, wsypujemy 100 g cukru pudru. Wlewamy jedno jajko. Wsypujemy szczyptę soli. Mieszamy. I zaczynamy wyrabiać kruche ciasto. Ciasto możemy również wyrobić robotem. Ciasto kończymy wyrabiać na stole. Gładkie i elastyczne ciasto zamykamy i wkładamy do lodówki na 60 minut. Stolnicę posypujemy lekko mąką. Rozwałkowujemy ciasto na placek o grubości około 3 mm. Co jakiś czas sprawdzamy, czy ciasto nie przykleja się do stołu. Ciekawa jestem, czy lubisz kruche ciasto i pieczesz z niego tarty albo ciasteczka, a może wolisz ciasto biszkoptowe? Napisz mi w komentarzach, jestem bardzo ciekawa. Za pomocą dowolnej foremki lub szklanki wykrawamy kółka. Moje kółka mają średnicę 8,5 cm. Wyszło mi 16 kółek. Kółka z ciasta nakładamy na foremki silikonowe lub aluminiowe, w zależności czym dysponujemy w naszej kuchni. Gotowe miseczki wkładamy na 10 minut do lodówki. W tym czasie włączamy piekarnik. Z resztek ciasta wykrawamy następne kółka. Pieczemy przez około 15 minut w temperaturze 180 stopni na środkowej półce piekarnika. Tak wyglądają upieczone już miseczki. Będziemy je teraz napełniać smacznym karmelem. A oto składniki na karmel. Podczas przygotowania karmelu musimy uważać, aby się nie poparzyć. Do wysokiego, gorącego garnka wsypujemy stopniowo cukier. Nie mieszamy. Czekamy, aż cukier zacznie się rozpuszczać. Widzimy, że część cukru jest już rozpuszczona. Tam, gdzie cukier jest płynny, tam wsypujemy następną porcję cukru. Zaczynamy mieszać tam, gdzie cukier jest już płynny. Gotujemy na średnim ogniu. Wsypujemy następną porcję cukru. W tym czasie zaczynamy podgrzewać śmietankę. Cały czas stopniowo wsypujemy cukier i mieszamy. Nie oddalamy się od garnka, cały czas mieszamy. Cukier pali się bardzo szybko, a spalony karmel jest bardzo gorzki. Dosypujemy następną porcję cukru. Mieszamy.
I tak postępujemy z całym cukrem. Jeżeli możesz, napisz mi, z jakiego miasta i kraju mnie oglądasz. Jestem bardzo ciekawa. Najwięcej osób ogląda mnie z Polski, z czego się bardzo cieszę. Ale jest też wiele osób z Niemiec, z Czech, z Rumunii, z Kanady, z Ameryki, z Australii. Wszystkim dziękuję bardzo serdecznie. Kiedy cały cukier jest rozpuszczony, wyłączamy gaz i wlewamy gorącą śmietanę. Prawie wrzącą. 200 gramów. Od razu mieszamy. Używamy łyżkę, najlepsza jest drewniana, absolutnie nie plastikowa. A najlepiej taka płaska paletka, żeby dobrze zgarniała cukier z boków i z brzegów. Dodajemy na 2 razy masło w temperaturze pokojowej. 180 gramów. Palnik jest cały czas wyłączony. Mieszamy, aż całe masło się dokładnie rozpuści. Masa jest gładka, nie ma grudek. Karmel jest gotowy. Będziemy teraz napełniać nim miseczki. Wlewamy go od razu na dno miseczek. Miseczki wkładamy na 15-20 minut do zamrażarki. Teraz przygotujemy ganasz czekoladowy. Drobno pokrojoną czekoladę 150 g zalewamy prawie wrzącą śmietanką 120 g. Zostawiamy na około 40 sekund. I następnie mieszamy energicznie. Mieszamy tak długo, aż czekolada zupełnie się rozpuści. Jeżeli czekolada nie rozpuści się dokładnie, kończymy rozpuszczać ją na parze. Miseczki wyciągamy z zamrażarki. Karmel jest już sztywny. I szybciutko nakładamy jeszcze ciepły ganasz czekoladowy. Jeżeli podoba Ci się ten filmik i ten przepis, zachęcam Cię do pozostawiania lajków i do subskrybowania mojego kanału, co będzie mnie motywować do dalszej pracy. Dziękuję i pozdrawiam Cię serdecznie. Miseczki możemy ozdobić orzeszkami lub migdałami w karmelu. Albo posiekanymi orzeszkami. Gotowe miseczki wkładamy do lodówki. Kruche miseczki z karmelem i z ganaszem są obłędnie smaczne. Bardzo polecam i zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!